Do wysłuchania podcastu zaprasza Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO. Życie z nałogiem. Rozmowy Zuzanny Piechowicz. Osoba uzależniona przechodzi terapię, przechodzi odwyk w ośrodku, w takim jak Państwa, na przykład ośrodek NEFO. Później ten odwyk się kończy. Nie spędza się w nim reszty życia. Na szczęście. Ale po zakończeniu tego odwyku ta osoba często wraca do tego samego środowiska, które było jakoś związane z tym uzależnieniem. Do domu, w którym piło, nadużywało alkoholu, do znajomych, którzy może byli jakimiś towarzyszami w tym piciu, do miejsc, gdzie ten alkohol, na przykład alkohol, kupowało. Czy trzeba wyrwać się jakoś z tych korzeni, z tego miejsca, gdzie się było przed leczeniem, żeby utrzymać w sobie trzeźwość? I już podczas terapii w ośrodku pacjenci przygotowują się na wyjście i na funkcjonowanie właśnie na zewnątrz bez substancji psychoaktywnych i w tym celu formułują plany na przyszłość, analizują strategię radzenia sobie z przewidywanymi problemami, jakimiś trudnościami, planują dalszą terapię. Pacjenci, którzy pozostają w abstynencji, angażują się w tą zmianę, pracują oczywiście dalej terapeutycznie, najczęściej doświadczają poprawy jakości swojego życia właśnie w środowisku i już na zewnątrz. I jakby ta terapia nie kończy się u nas w ośrodku i też w żadnym ośrodku, ponieważ proces terapeutyczny jest długi. Pokonanie uzależnienia i życia w trzeźwości ma charakter takiego procesu i jest wieloetapowe i stopniowe. I osoba uzależniona oczywiście ma wiele trudności po terapii, po tym pierwszym takim etapie w szczególności, po pobycie tutaj w ośrodku, gdzie pracuje tylko i wyłącznie na takich samych podstawach. I wracając do swojego środowiska, do swoich obowiązków, często jest pełna takiej też nadziei, wiary na dokonanie zmiany w swoim życiu. Często już w trakcie pobytu w ośrodku pacjenci rozpoczynają te zmiany, poprawiają na przykład relacje z bliskimi, wracają do aktywności fizycznej, do zainteresowań, budują po prostu siebie na nowo i pracują nad takim poczuciem też sprawczości, nad takim sensem trzeźwego życia, nad satysfakcją z tego życia, odkrywają na nowo wartości, którymi chcą się kierować w swoim życiu, planują też cele, pracują nad takim budowaniem pozytywnej samooceny, nad niezależnością, autonomią też. I wracając do domu, do tego środowiska, często stykają się też z niezrozumieniem. Dobrze jest, jeśli rodzina także w tym czasie podejmuje jakieś działania w trakcie takiego rozwoju, w takim obszarze terapii dla siebie, dla osób bliskich. Jeśli tak się nie dzieje i osoby bliskie zostają w tym miejscu, w którym osoba uzależniona też je zostawiła, swoim często takim nieumiejętnym zachowaniem oraz taką po prostu niewiedzą dotyczącą choroby, jak i trzeźwienia, funkcjonując w starych schematach, na przykład, nie wiem, nadmiernie kontrolują osoby uzależnione, mogą powodować u uzależnionego poczucie takiego właśnie niezrozumienia. Bardzo ważne jest więc, aby bliska rodzina także pracowała nad sobą w terapii, podczas gdy osoba uzależniona jest w ośrodku. Na tym etapie bardzo istotne znaczenie ma taka interpretacja właśnie siebie i innych u osoby uzależnionej. Osoba uzależniona, często pytają się rodziny osób uzależnionych, czy ta osoba ma zmienić środowisko, właśnie czy ma wracać do tych starych relacji, do tych starych miejsc, więc odpowiedź jest różna, tak, bo jakby też zmiana miejsca zamieszkania, zmiana w ogóle przeformułowania sobie tego życia też się wiąże z jakimś lękiem, z jakimś napięciem, z jakąś niewiadomą i też nie jest wskazane, żeby pacjenci na samym początku właśnie, tak, tej drogi trzeźwienia tak radykalnie wszystko zmieniali. Oczywiście my pomagamy pacjentowi zobaczyć, że przebywanie właśnie w towarzystwie,
którym wcześniej spożywał alkohol czy pił substancje, jest ryzykowny dla jego trzeźwienia, tak, jeśli wróci tam. Pacjent podczas terapii opracowuje zachowania alternatywne, tak, buduje sieć wsparcia w tej trzeźwości. Bardzo ważna jest w procesie trzeźwienia taka rozbudowana właśnie sieć wsparcia społecznego. Im więcej osoba ma dobrych relacji z takimi trzeźwymi ludźmi, którzy wspierają tę osobę w wychodzeniu z uzależnienia, tym większe szanse na utrzymanie abstynencji. Jednym z takich właśnie najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z tymi sytuacjami, jakimiś tam trudnymi na zewnątrz, wywołującymi napięcie, jest tak zwany właśnie system wsparcia społecznego. I w związku z tym my tutaj też na terapii osobom uzależnionym pokazujemy, jak wyglądają meetingi, ponieważ też u nas w ośrodku raz w tygodniu organizują pacjenci meetingi i na te meetingi przyjeżdżają pacjenci, którzy skończyli terapię, osoby uzależnione, które są zaprzyjaźnione tutaj właśnie z naszą grupą, z naszą społecznością meetingową. Też robimy takie otwarte meetingi, gdzie mogą przyjść osoby, które właśnie bliskie tym osobom uzależnionym. Który z tych aspektów powrotu jest najtrudniejszy dla pacjentów i pacjentek? Który wzbudza najwięcej lęku, najwięcej obaw podczas pobytu w ośrodku? Często pacjenci mówią o tym, że boją się, obawiają się, mają taki lęk przed powrotem i że im się nie uda. Że rodziny mają wielkie nadzieje, że pacjent jest w ośrodku, ale nie mają świadomości, jaka ta choroba jest trudna. Boją po prostu się zawieść te bliskie osoby. Czyli taka presja tego sukcesu w tym leczeniu i zdrowieniu. Presja tych najbliższych, ponieważ oni, jak pacjenci są tutaj w ośrodku i jakby zmieniają tak te swoje obszary, zmieniają też te relacje z tymi bliskimi osobami, rozmawiają z nimi przez telefon, te rozmowy wiadomo są zupełnie już inne, tak? Ponieważ one już są na innym poziomie, one są z pozycji takiej trzeźwej osoby, która pracuje nad sobą tu w ośrodku i się rozwija, tak? I wtedy te rodziny mają takie no, wielkie nadzieje na to, że już będzie dobrze. A często tak nie jest, ponieważ ta choroba jest nawracająca, jest trudna, charakteryzuje się właśnie powstawaniem tak głodów, czy alkoholowych, czy narkotykowych, czy w ogóle jakiejś substancji, czy czynności, która nieraz jest bardzo trudna do opanowania. Uzależnienie jest po prostu chorobą przewlekłą i te nawroty są w nią wpisane, ale jak w takim razie być mądrą, bliską osobą? Jak zmniejszyć tę presję na tej osobie, którą wspieramy, która jest nam bliska, a która właśnie walczy z uzależnieniem? No tak jak powiedziałam na początku, dobrze by było, żeby te osoby bliskie, które chcą wspierać osoby uzależnione, także podjęły swoją terapię, podjęły terapię dla osób bliskich albo osób współuzależnionych. Czyli pomagacze i wspieracze też potrzebują wsparcia, po prostu. Też potrzebują wsparcia. Zastanawiam się też, ponieważ z takiej perspektywy osoby uzależnionej, to taki pobyt w ośrodku jest taką też stopklatką. Nie chcę powiedzieć przerwą, bo to nie o to chodzi, ale takim momentem przyjrzenia się sobie. I powrót do codzienności, do zadań codziennych i do właśnie do tego, żeby jednak kontynuować zdrowienie, wymaga też pewnej dyscypliny, w tym sensie, że trzeba mieć i znajdować i trzymać się tego, że ten czas na terapię, na meetingi, na te inne rzeczy, o które pani powiedziała, jest istotny. Czy to jest tak, że z pani doświadczenia, z pani obserwacji przerwy też w takim zdrowieniu są możliwe? Czy to jest tak, że ta choroba jest przewlekła i tak naprawdę trochę, to aż boję się trochę to wypowiedzieć, ale wypowiem i jestem ciekawa pani refleksji i doświadczenia, czy to jest tak, że to już jest taka decyzja na całe życie, że się w tych terapiach i meetingach będzie brało już do końca życia udział, aby utrzymać się właśnie w trzeźwości, czy w nie podejmowaniu jakichś zachowań, które nas uzależniają. Ważna jest praca nad sobą i ważny jest ten proces taki rozwoju osobistego.
I czy w terapii, czy w społeczności meetingowej, czy na różnych takich spotkaniach wsparcia osób uzależnionych, no to jest priorytet, tak? Taki rozwój. Czyli traktować to nie jak leczenie, tylko jako rozwój. Jako rozwój, bo uzależnienie jest to jakąś konsekwencją nieradzenia sobie przeważnie w jakimś obszarze życia. Terapia to nie jest abstynencja, bo abstynencja oczywiście jest potrzebna na samym początku tego trzeźwego życia i leczenia i terapii, żeby pacjent mógł jakby spojrzeć prawdzie na siebie i z perspektywy trzeźwego człowieka na to, co uzależnienie mu zabrało, ale terapia to jest zmiana właśnie tych funkcjonowania i zmiana w tych obszarach, w których sobie osoba uzależniona nie radzi. Pani jest terapeutką uzależnieniem, ale też terapeutką aktową, czyli taką, to jest taka terapia, w Polsce się mówi często akceptacji i zaangażowania, stworzona przez Stevena Hajsa. I chciałam panią zapytać, jak wygląda ten nurt terapeutyczny właśnie w kontekście wsparcia osób, które mierzą się z uzależnieniem? Znaczy, ja wykorzystuję ten nurt tutaj w pracy z terapeutami w ośrodku pod takim kątem właśnie wartości. Tak, ponieważ jakby ta zmiana, stawiane cele przez naszych pacjentów są stawiane w perspektywie tych wartości, tak? I zmiana obszarów tego życia, tak? Nie wiem, czy relacji, czy w rodzinie najbliższej, czy relacji z partnerką, z partnerem, no też wiąże się właśnie z tymi wartościami. I pacjent pracując na tych wartościach, tak? Na tym, jaki on by chciał być w tej relacji z tą żoną, tak? Co on by chciał zmienić, po prostu to zmienia, tak? Ponieważ pracujemy na planach, tak? Planach działania. Wyznacza sobie pacjent oczywiście małe cele, tak? Które może tutaj już zaczynać w ośrodku i podtrzymywać tą zmianę, zmieniać i podtrzymywać tą zmianę. Więc pacjent po prostu no działa, tak? Czy te wartości są konieczne do ustalenia tego początkowego celu terapii, celu właśnie pobytu w ośrodku? Wartości są na tyle ważne, żeby pacjent wprowadzając te zmiany miał też taką satysfakcję z tych obszarów, tak? Z obszarów, tak jak mówię, tak, relacji, czy intymnych, czy rodzicielskich, czy z rodziną pochodzenia, czy przyjaźni, tak? Pacjent no, musi sobie przeorganizować to swoje życie we wszystkich tych obszarach, ponieważ te wartości są taką wskazówką, tak, dla niego, takim drogowskazem, które często podczas takiego czynnego uzależnienia były zupełnie inne, tak, bo te wartości nie były tak ważne, bo jedyną wartością była substancja psychoaktywna albo czynność, tak, którą pacjent wykonywał nałogową. Zadam pani pytanie, które jest pytaniem pana Rafała, który napisał do mnie maila po jednej z audycji Życie z nałogiem, a mianowicie mówi pani o tych relacjach rodzinnych, że to jest istotne, że z jednej strony presja, wsparcie, że tutaj jest bardzo dużo czynników. A czy jest możliwe, jak pyta pan Rafał, wyjście z uzależnienia, kiedy ma poczucie, że już wszyscy się od niego przez to uzależnienie odwrócili i właściwie nie ma już bliskiej relacji, ani nie ma osoby, którą mógłby poprosić o to, żeby na przykład go do takiego ośrodka zawiozła albo w takim ośrodku odwiedziła, bo uzależnienie wprowadziło tak duże spustoszenie w jego życiu i w jego relacjach. Tak, ale jeżeli jest ta gotowość, tak, i jest decyzja o trzeźwym życiu, o zmianie. Oczywiście, że jest wielu pacjentów, którzy stracili rodzinę, bliskich, stracili wszystko. Jeden pacjent też kiedyś, pamiętam, przyjechał tylko ze szczoteczką do zębów, przywiózł go jakiś tam wujek, który go tylko wysadził i to była ostatnia przysługa. No i pacjent był tak zdeterminowany już, tak, bo tyle w życiu stracił właśnie, tak się zapętlił w tym życiu, że już nie widział wyjścia i zdecydował się na to leczenie i na odbudowanie swojego życia, w zasadzie na budowaniu swojego życia od podstaw, tak, i przyjechał po takie trwałe fundamenty do tego, żeby mógł coś na nich budować. Poza tym po odwyku, po wyjściu z uzależnienia można też
tworzyć nowe relacje. No, oczywiście, że tak. Wszystko można zaczynać od nowa. Czy jest Pani zdaniem moment, kiedy jest już za późno na wizytę w takim ośrodku jak NEFO? Nigdy nie jest za późno, bo tą chorobę można powstrzymać w każdej fazie tej choroby. Nawet u osób starszych, na przykład, jeżeli ktoś mówi, że pije lat 30, 40 albo od 40 lat jest hazardzistą i jest uzależniony od hazardu, też można sobie jeszcze z takim uzależnieniem poradzić? To wszystko zależy od determinacji pacjenta i od właśnie perspektywy sensu w życiu oraz takiej nadziei i satysfakcji, tak, jaka może być jeszcze, bo pacjenci często mówią, że oni pamiętają jeszcze właśnie wiele, wiele lat temu, jacy byli szczęśliwi bez substancji psychoaktywnych. Także ja mam wielu pacjentów, którzy po 30 lat, po 40 lat też piją, tak, i wychodzą z uzależnienia. I to jest budujące. I to jest też ten promyk nadziei, który jest bardzo dobrą puentą do naszej rozmowy. Bardzo Pani dziękuję. Agnieszka Wódkowska, terapeuta uzależnień, terapeuta aktowy, pracownik socjalny, współwłaścicielka i założycielka ośrodka NEFO. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, to była audycja Życie z nałogiem. Do usłyszenia. Do widzenia. Do wysłuchania podcastu zaprosił Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO.